W 2014 roku liczba ludności w Stanach Zjednoczonych wynosiła około 318 900 tysięcy osób. Wybierz najlepsze przybliżenie dla liczby ludności w USA w 2014 roku i mamy tutaj dane dwie odpowiedzi, dwie możliwości. Musimy wybrać jedną z nich. No i oczywiście żadna z tych liczb, które tutaj są, nie jest dokładnie równa tej liczbie, którą tutaj mamy, ale my musimy określić, która z nich jest lepszym przybliżeniem tej liczby podanej tutaj. No to zastanówmy się, jak tę liczbę można przybliżyć. Gdybyśmy chcieli przybliżyć te 318 milionów 900 tysięcy z dokładnością do pełnych setek milionów, no to napisałbym, że to jest około, że to się równa około 300 milionów. 300 milionów. To jest oczywiście mniej niż to, no ale jak zaokrąglimy do pełnych setek milionów, to będzie tyle. No a to z kolei mogę napisać, że to jest równe. 3 razy 100 milionów. 3 razy 100 milionów. A to z kolei napiszę w takiej postaci, że to jest 3 razy 10 do jakiej potęgi? 100 milionów, to widzimy, że ta liczba ma tutaj 8 zer. Czyli 100 milionów to jest 10 do potęgi 8. No bo jak 10 podniesiemy do potęgi 8, to będziemy mieli 1 i 8 zer. Czyli. Poprawna odpowiedź na to pytanie to jest ta pierwsza, że to jest 3 razy 10 do 8, bo to jest mniej więcej 300 milionów. 3 razy 10 do 9 to już jest 3 miliardy. Widzimy, że te odpowiedzi różnią się od czynnik 10. One wyglądają bardzo podobnie, ale ta druga liczba jest 10 razy większa od tej pierwszej. I 3 miliardy to jest prawie 10 razy więcej niż 318 900 tysięcy, więc to nie będzie dobre przybliżenie tej liczby. Lepszym przybliżeniem spośród tych dwóch jest właśnie to pierwsze. No dobrze, no to następne pytanie. W 2014 roku liczba ludności świata wynosiła około 7 miliardów 125 milionów osób. Wybierz najlepsze przybliżenie dla liczby ludności na świecie w 2014 roku. No i znowu mamy dwie odpowiedzi. I pytanie, która z nich lepiej przybliża tę liczbę podaną tutaj na górze? No to. Co my tutaj mamy? Mamy 7 miliardów 180 milionów. Zastanówmy się, ile by to było, gdybyśmy chcieli to zaokrąglić, czy jak można by to było zaokrąglić do pełnych miliardów. No to ja bym to zaokrąglił w oczywisty sposób, że to będzie 7 miliardów. Bym zapomniał o tych 125 milionach. I powiedział, że no, liczba osób na świecie to było około 7 miliardów. Tak naprawdę to było troszkę więcej, ale około 7 miliardów. No a 7 miliardów to jest 7 razy 10. Do jakiej potęgi? Może napiszę jeszcze najpierw, że to jest 7 razy po prostu miliard. Tak jak poprzednio napisałem, że to jest 3 razy 100 milionów, czyli to jest 7 razy miliard, czyli to jest 7 razy 10 do jakiej potęgi? Miliard to ma 9 zer, czyli muszę wziąć 10 do potęgi 9. To jest 7 razy 10 do 9. Czyli widzimy, że tym razem to jest ta druga odpowiedź. I ona jest oczywiście 10 razy większa niż ta pierwsza. Ta pierwsza to jest 7 razy 10 do 8. Ja wiemy, że 10 do 8 to jest 100 milionów, czyli to by było 700 milionów, a 700 milionów to jest dużo za mało, to nie przybliża dobrze liczby 7 miliardów 125 milionów. Natomiast to jest w przybliżeniu równe 7 miliardów, czyli 7 razy 10 do 9. No i ostatnie pytanie w przybliżeniu, ile razy liczba ludności świata była większa od liczby ludności w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku? No więc musimy teraz porównać te dwie liczby, które mieliśmy w poprzednich zadaniach i stwierdzić, ile razy jedna jest większa od drugiej. Ile razy ta druga, czyli 7 razy 10 do 9, weźmy te przybliżone wartości. Ile ta liczba, ile razy jest większa od liczby ludności w Stanach Zjednoczonych, a to było w przybliżeniu 3 razy 10 do 8. Jak chcę obliczyć, ile razy jakaś liczba jest większa od drugiej, to muszę je podzielić. I będę wiedział ile razy ta liczba w liczniku, czyli liczba ludności na świecie jest większa od tej liczby w mianowniku, czyli liczby ludności w Stanach Zjednoczonych. Interesuje mnie tylko przybliżona wartość, więc biorę te przybliżone liczby ludności i będę je przez siebie dzielił. No to ile to będzie? No mogę tutaj oddzielnie podzielić te liczby, 7 trzecich razy. No, i tutaj właśnie widzimy, że ten zapis jest bardzo użyteczny, bo mogę oddzielnie podzielić przez siebie te potęgi 10. No, jak dzielę takie wyrażenia potęgowe, gdzie mamy tę samą podstawę, to mogę napisać, że to jest 10 do potęgi, która jest różnicą tych wykładników. 9 odjąć 8. 9 odjąć 8 to jest po prostu 1. Czyli to będzie 7 trzecich razy 10 do pierwszej. 7 trzecich to jest 2 i 1 trzecia. No i to jest pomnożone przez 10 do 1, czyli przez 10. No i mnie interesuje tylko przybliżona wartość. Więc mogę tutaj sobie to przybliżyć. 2 1/3 mogę przybliżyć, zaokrąglając do całości, że to jest mniej więcej 2 razy 10. 2 razy 10, a 2 razy 10 to jest po prostu 20. Czyli ten stosunek jest równy w przybliżeniu 20, czyli jest mniej więcej 20 razy więcej, czy też było 20 razy więcej ludzi na świecie w 2014 roku, niż, niż wynosiła liczba ludności w samych Stanach Zjednoczonych. Nie dwa razy więcej, nie 200 razy więcej, a właśnie 20 razy więcej około 20 razy więcej.